Witam serdecznie. Witam w Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy w drugim dodatku, czyli Los Atlantydy. Cały czas na polach elizejskich. Dwa dni temu, czy trzy, ukazał się drugi epizod Męki Hadesu. Mam to, bo zakupiłem taką wersję gry, która od razu była ze wszystkimi dodatkami. No, ale wypadałoby najpierw to skończyć przez ten wir, niby możemy przez portal się tam dostać, no ale najpierw skończmy jedną sprawę. Druga rzecz to jest to, że ten odcinek jest trochę eksperymentalny. Eksperymentalny pod tym względem, że tak jak sygnalizowałem w niektórych komentarzach i w nagraniach, jest u mnie piekielnie gorąco. Z początkiem czerwca, z końcem maja, początkiem czerwca mieszkam na Dolnym Śląsku, jest po prostu masakra. 30 stopni, ale w cieniu. Między 5 a 9 rano można pograć, ale ja mam też inne obowiązki, więc nie mogę tylko grać w tych godzinach. Potem się nie da posiedzieć, potem już nawet się męczę tym, że po prostu przeglądam internet. Późno w nocy też nie za bardzo, bo muszę być przygotowany do pracy, więc w zwykłe dni to mi odpada, zostają tylko weekendy. Ale jak wiecie, weekendy też się miło spędza w towarzystwie, nie tylko przed komputerem, więc to też tak odpada. Dlatego eksperymentalny, bo włączyłem wiatrak. Mam nadzieję, że ustawiłem tak mikrofon, że nie będzie ściągał tego hałasu. Zminimalizowałem, żeby po prostu można było wysiedzieć. Dlatego eksperymentalny, bo to może mi, jeżeli nie będzie to przeszkadzało, pomoże mi przetrwać całe lato. I wtedy będę mógł spokojnie nagrywać gameplaye bez patrzenia się na godziny. Tylko wtedy, kiedy w porze która będzie dla mnie bardzo dostępna. No dobrze, zacznijmy tutaj rozgrywkę. My jesteśmy w Elysium. Powiem krótko, że troszeczkę porobiłem tej działalności, tak mówiłem, czyli tak widzicie, tu są mapy w większości, ta część, wszystko jest zrobione, wszystko jest zaznaczone. Przyszedłem w tą stronę, to nam została jedna pomnik marmurowej dziewicy. Resztę mamy też wszystko porobione i podkrywane. Ale tutaj dostałem się do miasta, w którym jest jakiś oddani strażnicy. Trzeba byłoby ich załatwić, zniszczyć pochodnie, spalić zapasy, bo to nam troszeczkę obniży poziom, żeby na końcu stoczyć bitwę z Persefoną. Tak, widzę tutaj teraz przyglądając się, że tu mam jakieś nieodkryte miasto, tu jakiś pomnik dziewicy, tutaj też coś nieodkrytego i chyba jak to zrobimy, będziemy już mogli kończyć tutaj zadania, zostanie nam tylko wszystko to, co się dzieje tutaj z Persefoną i załatwienie jej. I pójdziemy do kolejnego odcinka. Tak, myślę, że tak będzie najlepiej. Mamy dwa tutaj miejsca. Tutaj też musimy porozmawiać z Hermesem. Ale najpierw skończmy pierwszą rzecz. Tutaj sobie dotrwałem. Tu jest szum, ale to nie od mojego wiatraka, tylko tu woda płynie. Więc będzie trzeba wyłapać, które rzeczy są które. No to co? Musimy najpierw wysłać naszego szpiega, żeby nam pokazał, gdzie co jest i kto jest. No, taka grupka tutaj w jednym miejscu. Niedobrze. O. I tu jest trochę ich więcej. No, ale damy radę. Dobrze, tylko odkryjmy wszystkich, żeby nie było zaskoczenia, że my gdzieś wychodzimy, a tu za rogiem czai się zło. Jest drugi. Ile mamy te pochodnie hipnosa? Dwie. No to znaczy, że mamy obydwie odkryte. No, chyba aż tak źle nie jest. Być może, że chyba, że są ukryci, to wtedy będzie trochę gorzej. Ale jeżeli chodzi o ten fragment rozgrywki, to widzę, że jest tutaj pozamiatane. Coś tu możemy ściągnąć też chyba. Znajdź skarb. Nie wiem, czy to są, będzie należało do tych, ale zaraz się o tym przekonamy. Dzisiaj miał być troszeczkę mniej upału. O, chyba za wysoko wszedłem. Niedobrze. A którędy tam się dostać? Oj. Kolejna zagadka. To jest niżej. Tutaj jest to. Ok.
To chyba nie wchodziło. Tak ciemno, że myślałem, że tu jest wejście. Dobra, to idźmy sobie tutaj. Myślę, że dobrze by było wejść tak tędy. Byśmy mieli rozpoznanie. This area will be well defended. Tu mamy strażnika. Jakbyśmy tak serią poszli, tylko nie wiem, czy gdzieś nie ma kolosów. Dobrze, że znikają. Tu są zapasy gdzieś. Tu mamy też jeszcze jedno skarb. To był pierwszy, tam to się nie liczyło. Zapasy. Chyba się nie widzą goście. Dwóch jest koło siebie. Niedobrze. Musimy się wycofać i zrobić po cichu akcję w inny sposób. Za dużo ich koło siebie. Każdy atak będzie od razu. Niedobrze, że taki atak jest aż taki słabiuteńki. Potrzebnie, ale żeśmy wywołali. Dobra, gościu idzie tutaj w naszym kierunku. Ha, nawet się położył. To znaczy, że nie czuje zagrożenia. I jest wielkim błędzie w takim wypadku. Trzech. Jeden idzie tutaj. Czterech, bo jeden na dole gdzieś, ale to chyba ten na dole się za bardzo... A, idziemy tą łucznię zgasić. Jeszcze do tej pory tego nie zrobiłem. Dziwnie, ale prawdziwie. Do góry. Wszyscy koło siebie. Niedobrze. Trzeba będzie ich jakoś rozdzielić. Gdzie te zapasy są? Tutaj pokazywało. Tam jedne. Coś jeszcze mało tych zapasów.
Dwie sztuki mają być, to są jedne. A drugie. Jeszcze nic nie zdobywali na razie. Tu są jedne. Tam są drugie. Aha, dobra. Wszystko wiadomo. 14. No to znaczy, że do góry tutaj są. Jakoś niedopatrzenie z mojej strony. Aha, byłem tutaj i przyleciałem. Okej. Dobra. Może tam tych dwóch i serię zrobimy i będzie dobrze i potem tych dwóch. Będzie całkiem dobrze. Zmęczony, popatrzcie się. Co by nam się nie podniósł, bo zauważyłem, że niektóre ataki są trochę za słabe i goście nam się budzą. Wyrobił się nas ten gościu, wyrobił się. No po co go tu bierzemy? No dobra. Już po wszystkim. Już po całej akcji. Tylko te drugie zapasy spalimy już. Chyba tam musimy zejść. I to będzie wszystko. I miejscówka została zrobiona. No nie, 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 nie. Coś nam za bardzo skoczny się zrobił ten nasz bohater. No, każe mu iść, daje mu sygnał do biegu, a to, co on robi, widzicie sami. No i dobra. Aha, musimy podpalić to jeszcze. To jest to, że dawno nie grałem, a teraz rozgrywałem Rage 2, ale trzeba wrócić tutaj, trzeba wrócić do Rise of the Tomb Raider. I pokończymy te wszystkie gierki. Zastanawiam się bardzo mocno, co dalej zagrać. Nie mam jakichś na razie pomysłów skrystalizowanych. No, popatrzcie się, skacze mi tam, gdzie ja nie chcę. Nie mam pomysłów skrystalizowanych, co dalej, by to rozegrać. No, ale będę myślał intensywnie. Na nowe, całkowicie nowe gry raczej, chyba że jakieś się coś pojawi takiego fajnego. Nie ma co za bardzo liczyć. Dopiero na jesieni coś będzie. Takiego, co by nas inaczej mnie interesowało. Tak to powiedzmy. Dobrze, mamy to wszystko dookoła zrobione. To mamy tam jedną marmurową dziewicę. No warto to robić, bo punkty doświadczenia dostajemy za każdy taki jeden. No ale żeby aż tu się dostać, to w środku jest. Ja go nie zniszczyłem. Jest przejście tutaj i ja musiałem go jakoś pominąć. Nie chcę mi się aż tak daleko wracać, powiem szczerze. I chodzić tymi korytarzami, to ja sobie to zrobię, powiedzmy, w wolnej chwili. Tu możemy się przenieść, ale czym możemy tutaj zejść na dół tak szybciuteńko?
Zatopiona Gardziel Styksu. A tak, tutaj byliśmy w pobliżu i żeśmy tego nie zrobili. No to mój błąd. Stąd trzeba byłoby się przenieść tutaj. Czyli jak tak, tu przejdziemy i jakoś zejdziemy tu na dół. A zejść zejdziemy, bo tu jest jakieś takie przejście. Bo już to raz robiłem. W poprzednim odcinku to się tu przeniesiemy, to się szybko tu i tu przeskoczymy. Możemy tak zrobić w takiej kolejności. I potem pójdziemy gdzieś tutaj. I myślę, że jak to zrobimy, to sobie spokojnie możemy przyjść tu i tutaj do Hermesa. A potem będziemy patrzeć, co dalej. Dobra, plan jest. Ważne, żeby go wykonać. Szybka podróż. Plan jest. Coraz mniejsze są te echa działalności, czy tam nadzoru Persefony nad danymi regionami. Są aż 3. Jakieś tam parę procent jeszcze zostaje. O, no i tam na dole mamy ta rzecz, do której mamy dojść. Czyli pomnik. No tu już raczej skakać tak, aż nie będziemy. Trzeba by się tam dostać. Ja to jakoś zeszłem. Czy zjechałem? Dobra, nie będziemy myśleć. Nasz bohater może skakać. To jest najważniejsza sprawa. O. I ma takie różne właściwości, które nam pomogą. Oj, 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 nie tak, nie tak, kolego. Idziemy tutaj na tą stronę. I tu chyba ścieżką na dół szybciuteńko zejdziemy. Tak chyba ostatnio schodziłem. Oj, nie, tam mi się nie chce iść. Tu chyba bokiem poszedłem potem. Żeby już... Ła! Przesada, ale... Jak twórcy nam dali taką dowolność, że możemy robić takie cuda, to robimy. O, i będzie mieć pomniczek. Okej. Ilu ich jest? Pomnik i dwóch strażników i dwóch kolosów. Nie, trzech strażników jest. No to różnie bywa. Jest dwóch, nieraz jest trzech. Tu jest akurat trzech. Coś tu jeszcze mi chce pokazać. Co tam takiego? O, skarb niby tutaj. Dobra. To zaczniemy od tego pierwszego chyba. Musimy jakoś tak zejść, żeby on nas nie zauważył. Chyba, żeśmy tutaj ostatnim razem byli i zaczęła się zadyma. Niepotrzebna. O, właśnie. Mało.
Nie, klosa nie zaczynamy. Właśnie o to chodzi, żeby go... Dlatego chodziło to, żeby nie walczyć przy kolosie. Trzeba wywabić tego gościa. No nic nam nie da. No nie, zresztą tego możemy zacząć. Chodzi o to, żeby nie naruszyć struktury tutaj kolosów. I wtedy one się nie wtrącają. Co jest bardzo zresztą mądre, że się nie wtrącają. Zbieramy wszystko, bo to się może nam przydać. Jeszcze jedno przeszukanie. Cenne klejnoty. Wiem, że mam niszczyć pomniki. Jeden punkt zdolności. Właśnie o to chodziło, żeby są to dodatkowe punkty zdolności. Chłopaki niech sobie dalej stoją. I o to chodziło. Dobra, wyjdźmy. O, jeszcze coś znaleźliśmy sobie. Wyjdźmy kawałek dalej, żeby wyjść z zasięgu i będziemy mogli przeskoczyć. Tutaj nic więcej nie mieliśmy do zrobienia. Mieliśmy tu przeskoczyć, pójść to zobaczyć. No i proszę bardzo, no to jedziemy z tym wszystkim. A jeszcze tu mamy do zrobienia. Czyli skupimy się na tym fragmencie. Potem to i dopiero reszta. No cóż, jakoś musimy to wszystko rozstrzygnąć. Ponad 200 godzin gry. Może ja nie jestem tam asem, że robię wszystko bardzo szybko, ale muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, ceny już teraz spadają, więc zachęcam gorąco do pogrania sobie w Assassina. Jedna z lepszych gier, jakie kiedykolwiek grałem. W ogóle lubię serię Assassina, ale tutaj prześlij mi, to jest mistrzostwo. O ile jeszcze Egipt, i Egipt dla mnie był bardziej bliski, jeżeli chodzi o strefę historyczną, to tutaj jest po prostu mistrzostwo świata. Dobra, my tyłem jesteśmy. Czyli mamy tam pójść, a tam nie mamy jak za bardzo się dostać. Chyba, że... Nie, tu jest strasznie wysoko ze wszystkiego i skakać, aż z takiej wysokości nie będziemy. Czyli dobra, zróbmy sobie to, co mamy. Gdzieś tu jakieś przeszukanie, trochę coś weźmiemy i wypływamy na górę. Może gdzieś tutaj się da zejść szybciej, chociaż wątpię w to. Chciałbym pójść na skróty, ale chyba aż takie. Tam jest zejście, czyli tu i tam się w tym kierunku dostaniemy, czyli dobra, zejdźmy sobie tam jak normalni ludzie. I tak konia trzeba wziąć. Już nie nad... Używajmy tych naszych zdolności nadprzyrodzonych. Jesteśmy półbogiem w końcu tutaj w tej grze. No ale mimo wszystko. Oj, zawsze tu się pomylę, nie w tym kierunku. Nie wiem dlaczego twórcy tak to zrobili, że ja się w tym miejscu mylę. Chyba tu możemy zejść albo konia wziąć. Tak jest. Możemy konia wziąć i tu zjechać. To bierzemy pierwszego lepszego, jaki jest. Nie musimy naszego wołać. Jedziemy tam, w tamtym kierunku. Okej. Bardzo zaznaczmy sobie punkt, do którego się chcemy dostać. Najpierw może do tej dziewicy jeszcze. Pomnika dziewicy, pomnika.
Och, jak się zerwał. Ja aż się wystraszyłem z złotych rogów. W środku jestem pomnik chyba. Tak jest. Niedobrze, bo w środku sobie nie dam rady tak dobrze. Nie wiemy, co nas tutaj czeka. Nie tym. They'll be watching for me. I need to be careful. No i tutaj się nie da nic wykombinować. No ale spróbujemy. Może się coś uda. Mam jednego strażnika z tego, co widzę. I dwóch kolosów. Nie chcemy zaczepiać. Dobra. Czy punktów mam 7? Coś mi tam pokazywało jakiś. Coś tam do góry się świeciło. O. Dobra. To już jest aż tak nam niepotrzebne. Jest dużo znajdziek, dużo wszystkiego w tej grze. Przepraszam za głos, ale coś mi się lekko ochrypiał. Może od tego upału. No, ciekawy jestem, sprawdzimy, czy ten wentylator słychać. Powiem szczerze, że tak jak jestem w trakcie rozgrywki, nie słyszę go. Może to całkiem dobry patent będzie. Zresztą chciałbym, żeby tak było. Starałem go się tak ustawić, żeby mikrofon go nie łapał. Ponoć z jakiejś strony nie łapie wszystkich dźwięków. Jak się dobrze ustawi. No ale zobaczymy. Tutaj musimy dotrzeć. Let's go. O, czyli tam do góry to jest. Coś do góry jest, ale my żeśmy się tam dostać nie mogli jakoś. I to jest na takim jakby pół obozowisko śmiertelników. Da się tu gdzieś jakoś przejść? Nie wiem. No to w Himalaje. Chyba tu nic nie będzie specjalnie, bo... Chociaż może... Zobaczmy. No jak nie ma, są goście. Znajdź skarb. Ja mam dwa skarby znaleźć. A widzę jeden. Jest drugi. Aha.
No i dobra, spróbujemy przejść tak na luzaku, żeby nikogo nie zabijać. Czy oni nas będą atakować? Nie bijemy się, nie atakujemy, czyli jest dobrze. Pod tym kątem. I to jest gdzieś piętro wyżej. Tutaj. Spodziewałem się czegoś konkretnego, takiej znowu dużej skrzyni. No to okazuje się, że jest spokojnie. Możemy jeszcze stąd wyjść. Dobra, jak teraz wyglądamy dalej? Jesteśmy tutaj. Z jednej strony dobrze byłoby się przedostać na tą stronę, ale jeszcze sobie potem coś tu zobaczymy. Nie, tylko te miejsce mam jakieś. Zobaczymy, co jest. Chodźmy tego Hermesa, dowiemy się, co my możemy u niego. No i co? Szybka podróż, możemy. Co u niego się dowiemy? Znaleźliśmy wszystkich czterech strażników dusz. Dosyć ciekawie poukrywanych po całym tym terenie. Pola elizejskie, Elysium. Okej, a gdzie teraz my mamy pójść? Bo żeśmy sobie bardzo wysoko weszli i poprzeczka jest wysoko. A my chcemy iść tutaj. A, jeszcze po drodze ten jest. Czyli tam, a tu, aha, po drodze to jest to. No dobra. To chyba też jest po to, żeby z tego zeskoczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż nie za bardzo. Do końca precyzyjnie to było wymyślone. No, ale... Chyba jest jeszcze jeden pomnik. Tak jest, już nam się świeci. Że 50 metrów. Podejdziemy sobie. Jeden. Jakiś mocniejszy drugi. Pomniczek. I tych dwóch. I oni się nie widzą, prawdę mówiąc. Co jest dla mnie ciekawą okolicznością. Bo teraz mogę podejść sobie tutaj. Nie. Zwykły strzał.
Drugi. Drugi mam nadzieję, że jest spokojny. Jest spokojny. To boczkiem tutaj. Kolejny punkt zdolności. Dosyć łatwo te punkty zdolności tu przychodzą. Trzeba powiedzieć, że jest różnie z tymi podejściami. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale generalnie nie sprawia to za dużo problemu. Znajdź skarb. Jeszcze tu mam skarb szukać. No. Tam do góry. W porządku. Samej górze, no też nie wiem gdzie go schować. To jeszcze gdzieś pod wodą. No dobra, spróbujmy. Najpierw zróbmy to, co mamy zrobić, a potem będziemy rozmawiać. O, i problem jest. Nie możemy wejść. Co jest, gościu? Nie takie rzeczy żeśmy robili. Ciekawie ukryte, ale no, skakać na to nie będę. No to i owszem. Ah, you again, keeper. You found my workshop after all. I know it may not look like much, but it's home. I told you. You can call me Alexios. In front of the staff? Pa. But I'm glad you came. There's much to show you in this great land. I thought Elysium honored heroes. I even thought this is where I'd want to come one day. But this land isn't great. It's just haunted. Bah! Persephone has endowed this land with a beauty only she could provide. Let me convince you. Walk with me. I appreciate the offer, but there are other things for me to do first. No i co, skończyliśmy to zadanie, czy coś innego tam było do zrobienia? Chyba musimy z nim jednak zrobić coś. Jednak zróbmy to zadanie. Let us stretch our legs. There's a place I want to show you. Maybe you're right. I need to clear my head. Where to? I consider myself a keymaker. One of my keys might interest you. What do you do in your workshop? Invent. All of reality's secrets are hidden behind doors. My inventions act as keys that unlock those doors. You reveal the secrets behind them. Ah, you're as wise as Pythagoras. But why discuss what we can see for ourselves? Observe, way up there, Persephone's first key. If only you could have seen it when it was new. It seems like most of Elysium is in ruins. What happened? This place is beautiful, as are all of Persephone's creations. But it is a world that changes at her whims. When I see decay, I know she needs us at her side more than ever. Come on. Come on. Po
pewnej części byliśmy, bo żeśmy tutaj robili w wcześniejszych odcinkach. Imagine all the heroes who have passed through those golden fields, basking in the glory of eternal peace. Each thinking they'd see nothing more beautiful, only then to set eyes on Persephone. Off we go. No i dokąd jedziemy? Easy now. Look there, keeper. That encampment is the site where Hephaestus built a home for Aphrodite. Doesn't look like much now. It stood tall until Aphrodite met that child Adonis. His ability to wreak havoc with a wink and a smile is second to none. Tak będzie nas prowadzał po całej tym terenie. O, tu jest to spalone, co? Zniszczone znaczy się. Tutaj byliśmy. Może jakąś ciekawą informację uzyskamy. Tutaj strażnika dużo jednego znalazłem chyba. O, nie wiedziałem, że tu będzie można wjechać. What happened to me in there? Imagine for a moment. Inside you, inside all of us, are parchments twisting like ribbon. On those parchments is written the story of who you are, who you were, and who you will become. Does that make sense? So this twisting ribbon defines each of us, and what happened in there changed what defines me. You understand. With these keys, you can unlock the secrets inside you and wrest control from them. I've built many. Thank you. I'm not used to doing this on my own. On the Adrestia, I had Barnabas as a guide. Ah, well, I hope it's a long time before I meet him here. I'll leave you to your adventuring. You're welcome to come back to my workshop anytime. Here, Hermes. Strażnik i twórca klucza ukończony. Twój klucz ukończony. My tu mieliśmy przejść po coś. Przyjęto kilka nowych zadań. No to już jest w ogóle całkowicie ciekawie, bo nawet nie wiem, jakie mogłem zadania przyjąć. Ale zobaczmy. Hekate. Porozmawiaj. Pomóż z Hermesem jeszcze raz. Z Adonisem. No tu już wszystko osłabiłem, co jest możliwe, czyli musimy to zrobić. Najbliżej jest ten klient, okej. Okay. Sobie to, nie ten, no Hermes, no tak, niby najbliżej jest. A mapa. Tu jest Hekate. Tu jest Hermes, a my jesteśmy tutaj i mieliśmy coś tutaj sobie zobaczyć, ale nie będziemy się wspinać, jednak podjedziemy do tu, ten mamy do zrobienia, o. I tak możemy sobie to rozstrzygnąć. Nawet konia nam nie zostawili, ale koń jest. No dobrze, chociaż tyle dobrego. Nawet dwa. A tutaj jest jakieś wejście, tego nie było. Tu gdzie nie wchodziłem. Potem tu się można do góry wydostać. Dobra. Tam to już byłem znowu.
Obojętnie, który jedziemy. Po co on nam uciekł, jak my możemy, chcemy z nim porozmawiać? Trochę takie dziwne. A tu gdzieś mamy ten... Aha, z tyłu. Dobra, najpierw porozmawiamy z nim, zobaczymy chyba już nas... Ła! Tak go nie grali. Co ten koń robi? I'm worried about Persephone. I haven't been here long, but I've already heard people want her overthrown. You have? What do these humans expect from her? I'd heard some of the more ungrateful delinquents are planning to rise up. Imagine! These ungrateful delinquents. Could they be right? Bah! You give them too much credit. Still. Persephone needs protection. Don't look at me. There's a friend of mine and your father's, Gyros of Zarax. He's a strong and honorable warrior. He's been abducted, but if we could free him... You're suggesting we make a human Persephone's bodyguard? With Gyros at the ready, the humans will think twice before attacking one of their own. If I didn't know any better, I'd say you were in love with Persephone. No one understands her the way I do. Avernus sees a cruel despot. To her husband, she's a trinket on his arm. And what do you see? Me? Whoa. I don't know. I've never had anyone ask me before. She's... everything. How do you know this, Kyros? He was an aide, of sorts, to your father. Every great painter needs a hand to crush their pigment. That was Kyros. A warrior. Say no more. I'll find Kyros for you. Ah, I knew I could trust you. While you're gone, I'll arrange a meeting with Persephone. Bring Kyros to the heart of Elysium. We'll be there. Okay, znaczy, że mam trochę kiepsko, bo... Wziąłem się za coś, co nie spodoba się Adonisowi. No i dobra, a z nim niby tu współpracuję. Czyli jakby się nie obejrzeć tyłek z tyłu. Czy jakoś tak to się mówiło? No dobra. Gdzie jest ten marmurowa dziewica w końcu? Tutaj, dobra. Tak, wpadłem jak po ogień, a to nie jest tędy. Dobra, zobaczmy jak wygląda, ilu tu jest i gdzie są. Jeden jest tutaj, a drugi tutaj. Tak trochę niepozornie, powiem szczerze. No cóż, nic innego nam nie zostaje, tylko pójść serią. Nie wiem, czy to coś da. Żeśmy załatwili, to tych dwóch teraz musimy też załatwić. No i tak mówiłem, że nie, momentami jest łatwo, a tak łatwo całkowicie nie jest. Oni teraz nas poszukują. Jak znikną, to staną z powrotem i będzie pozamiatane. Musimy założyć hem Issu. Nie wiem, czy taki hem w ogóle mam. Druga sprawa. No. Nie mam żadnego, bo wszystko posprzedawałem. Trzeba będzie coś zdobyć.
Bo to na pewno nie to. Albo kupić, co gorsza. Czyli wydać kasę. Dobra, dobra, niech oni się gdzieś uspokoją. My tu wejdziemy za chwileczkę. Nie wiem, ile czasu potrzeba, żeby oni tak połazili sobie. Ale jak widać, są poszukujący. I w momencie, jak już będzie po wszystkim, to staną z powrotem na tych swoich cokolikach i niech sobie tam zostaną. Jak zaatakuję jednego, to zaraz mnie drugi będzie atakował. Nie chce mi się walczyć. A jak widać, tutaj jeden idzie w moją stronę, to trzeba się przenieść tak, żeby nie znalazł mnie. Cholera, drugi też tu pobliżej idzie. No chłopaki, znikać. Ten został już tak jak potrzeba. A drugi kolega też już stoi. I o to chodziło. Po co się z nimi męczyć? A gdzie skarbik jest? No. Nie ma niestety. Może to by był hełm. I skończyliśmy sobie z tym. Dobra, teraz zobaczmy, co jeszcze nam zostało. Aha, tutaj po prostu muszę się udać, żeby to załatwić. Jakaś akcja. Nie mam tego hełmu. Jesteśmy tutaj, a coś jeszcze nam tu zostało. Byłoby dobrze to odkryć. To podjedźmy tam sobie i myślę, że to będzie na ten odcinek idealna sprawa, żeby zakończyć. Gdzie to pokazuje? Tam. Byśmy wiedzieli, co tam się dzieje. Co to jest? Ostatnie miejsce. Myślę, że powinniśmy pomału kończyć już tą rozgrywkę w tym dodatku i weźmiemy się za kolejny. Bym tylko za wysoko nie wjechał. Wydaje mi się, że chyba tutaj będzie kolejna dziewica. Tak jest. No. No, ale musimy je pozałatwiać, bo dzięki temu te punkty coraz mniej wchodzi i możemy pozałatwiać wszystko. Dobra, teraz zobaczmy, kto tu jest i ilu. Trzech. Raz, dwa, trzy. Trzech. Jak widać, się nie ruszyli tym razem.
byłem dosyć daleko. O, takiego czegoś to nie było. Zawsze jakiś... Hełm zwiadowcy, popatrzcie się jak... To co nam potrzeba było, to tym żeśmy dostali. Jesteśmy przygotowani, żeby zrobić ostatnie zadanie. Znaczy kolejne zadanie. Nie ostatnie. Gdzieś tu nam został nasz koń. Jest. Zobaczmy, co my stracimy, jak my go ubierzemy. Mistrzowski, my mamy to, co tu jest, 5 na 5 i wtedy mamy wszystkie zdolności, a jeżeli go ubierzemy, stracimy. No i dobra, no takie z kolei rzeczy, na chwilę musimy ubrać. Trochę nam podejrzewam, że spadły notowania. Wiem, że mamy lepsze rzeczy. Ale niestety tak to wygląda. Podjedziemy pod to miejsce, w którym trzeba rozegrać uwolnienie wojownika. I tu sobie zakończymy. Akurat pięknie nam się godzinny czas robi. I to będzie odpowiednie miejsce, żeby to zakończyć. Przeszukanie, cały czas jadę, coś jakby tutaj cały czas było do znalezienia. Metrów, ładnie. Nie, to tamto jest. To źle podjechałem. Chyba źle podjechałem. Jestem tu, a to musi być z drugiej strony. Aż tutaj. Tędy w tył i tu bokiem muszę objechać. No, dlatego właśnie powiedziałem, że poświęcimy ten czas na dojazd, żeby po prostu mieć otwartą możliwość. Tędy? Pięknie się. Myśmy tu jechali z tym asem naszym, Hermesem. Bardzo ładnie. Tak chyba to trzeba. Aż nam przeskoczył byk, aż mnie przestraszył lekko, powiem szczerze. Dobra, chyba dalej nie chcę jechać. Myśmy tu byli przed chwileczką, żeśmy co nie walczyliśmy z tymi gościami, bo nie było takiej potrzeby. Ale teraz chyba już będzie. Dobra, w tym miejscu sobie zakończymy. Słuchajcie, ja sobie sprawdzę, jak to idzie z tym wentylatorem. Czy daje on radę, czy nie daje rady. No i mam nadzieję, że to będzie jedno z końcowych już naszych zadań. Czyli byśmy zrobili to, potem mamy tu zadanie i w końcu z tą Persefoną musimy się spotkać i ją... jej się pozbyć, ale na razie jeszcze za duży ma wpływ, popatrzcie, 50% żeśmy dzisiaj znieśli, a prawie wszystko żeśmy pozałatwiali, nie wiem dlaczego tak jest. A, tu jest jeszcze jedno schronienie niezałatwione. To jest nieodkryte jakieś miejsce, ale to nie znaczy, że coś tam będzie, tą duszę strażnika znaleźliśmy, ale coś tutaj przy tej duszy żeśmy wchodzili, no to nie wiem dlaczego żeśmy tego nie odkryli. Aha, i tu mamy jeszcze coś do załatwienia. Z Adonisem musimy porozmawiać. No dobra, będziemy coś kombinować w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za wspólny spędzony czas. Jeżeli możecie i dozwolicie do tego czasu, dajcie sygnał, czy wam przeszkadza ten wentylator, czy przy takim lekkim poziomie hałasu da radę się wsłuchać i można oglądać, bo chciałbym mieć nie tylko swoją opinię, tylko mieć też waszą obiektywną opinię ze źródła, a nie tylko to, co mi się wydaje. Dziękuję bardzo.